Przed 5,5 laty wytyczyliśmy wspólnie z całym narodem nową strategię społeczno-ekonomiczną. Przez wiele, wiele lat jeździliśmy po Polsce i po prostu z wami rozmawialiśmy. I ten program, program rządu Prawa i Sprawiedliwości, który w tej chwili nasz rząd realizuje, to jest program napisany przez was, przez Polki i Polaków. Opieramy się na woli milionów. Przekuwamy ją w program realizowany wysiłkiem klasy robotniczej, chłopów i inteligentów polskich. To był rok ciężkiej pracy, nie ukrywamy tego. I wiedzieliśmy też, że nie będzie łatwo. Że jeżeli chcemy spełnić te wszystkie zobowiązania, które podjęliśmy, to musimy wykazać się determinacją. Musimy usuwać przeszkody i rozwiązać wiele złożonych spraw. Potrzebna jest wam zwykła, normalna stabilizacja. Ta zwykła normalność, która bardzo często przejawiała się, ten zwrot na naszych spotkaniach. Nadrzędny cel tej strategii to przyspieszanie rozwoju Polski oraz polepszanie materialnych i kulturalnych warunków życia ludzi pracy. W ciągu 12 miesięcy zrealizowaliśmy projekty, o których mówiłam w czasie swojego exposé rok temu. W krótkim czasie Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. I jest to fakt niepodważalny, którego nie kwestionuje nikt, nawet nasi wrogowie.